Czym się różnią strategiczne siły jądrowe od taktycznych sił jądrowych? Zacznijmy od taktycznych, czyli takich krótkiego zasięgu, choć oznacza to nic innego niż zasięg do 500 km, więc może się wydawać, że to dużo, ale dla działań wojskowych to nic wielkiego. To coś, co określa się jako środki do prowadzenia bezpośrednich działań wojskowych. Moc tych ładunków można powiedzieć, że jest stosunkowo nieduża, choć to oznacza tylko tyle, że mogą one być nawet kilkudziesięciokrotnie silniejsze od tego, co zostało użyte w Hiroshimie i w Nagasaki. Siły taktyczne nie są zbyt mocno ograniczane przez traktaty, czy też umowy mające za zadanie regulować ilość czy też moc posiadanej broni jądrowej. Takie ładunki są używane na przykład przez samoloty, które używają w takim przypadku bomb grawitacyjnych. Mogą być przenoszone przez rakiety średniego zasięgu, mogą być to pociski artyleryjskie, a nawet miny. Więc taktyczna broń jądrowa to broń do użycia na przykład na froncie, blisko swoich sił. Używa się też dla tego ładunków, które nie zagrażą własnym siłom, albo zrobią to w niewielkim stopniu. Natomiast broń strategiczna. To już środki mogące mieć zasięg wielu tysięcy kilometrów, czyli już umożliwiające uderzenia międzykontynentalne, potrafiące właściwie uderzyć w każdy punkt na Ziemi. Do tego ładunki te są o wiele większe, takie, które są w stanie zniszczyć nawet bardzo duże miasta, wielomilionowe miasta. Tu do przenoszenia takich ładunków używa się rakiet dalekiego zasięgu, rakiet międzykontynentalnych, bombowców strategicznych oraz rakiet. Wystrzeliwanych z okrętów podwodnych i nawodnych. Broń strategiczna to broń, której używa się już nie do takich bezpośrednich działań, tylko do mocnych, silnych uderzeń na przeciwnika, w tym do uderzeń na największe miasta, na największe centra wojskowe. Dlatego zasięg jest bardzo duży, do tego moc tych ładunków jest bardzo, bardzo duża. I takie jest właśnie porównanie strategicznej i taktycznej broni jądrowej. Dziękuję za uwagę i zapraszam oczywiście ponownie.